Do Grudziądza na zaproszenie senatora Michała Wojczaka przyjechał marszałek senatu Bogdan Borusewicz. Sam przyjazd marszałka senatu jest początkiem cyklu spotkań z gośćmi zaproszonymi przez senatora Wojczaka. Wśród tych gości mają być politycy, ale także osoby kultury, sztuki, biznesu. Jak mówił senator w trakcie spotkania, prowadzono już rozmowy z panią Danutą Wałęsą i Henryką Krzywonos. Spotkanie z mieszkańcami było połączone z koncertem Moniki Beger, która spotkanie rozpoczęła oraz zakończyła. Obecni byli także prezydent Grudziądza Robert Malinowski, poseł Tomasz Szymański, a także wiceprezydent Przemysław Ślusarski oraz goście i mieszkańcy. Byli także uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego, które marszałek wcześniej wizytował. Dzień dobry Państwu. Miło mi powitać Państwa w klubie Akcent. W dniu, w którym inauguruję taką nową inicjatywę Grudziądzki Klub Senatora, który będzie gościł wielu znamienitych ludzi znanych z różnych dziedzin, nie tylko z dziedziny polityki, ale myślę, że będziemy tutaj szeroko prezentować znane postaci. Ale nie mogłem rozpocząć tego działalności, tego klubu, salonu inaczej niż zapraszając marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, który dzisiaj brana jest gościem w Grudziądzu. Odbyliśmy spotkanie z młodzieżą w drugim liceum kształcącym. Było zwiedzanie Cytadeli, a dzisiaj za chwilę będzie spotkanie z mieszkańcami w ramach Grudziąckiego Salonu Senata. Oddaję panu marszałkowi głos, a państwa zachęcam do zadawania pytań. Jestem po raz kolejny w Grudziądzu, zaproszony przez pana senatora Wojczaka. Piękne miasto. Interesuje mnie ten obiekt zabytkowy, obronny Cytadela. To jest perła w zasadzie tutaj na ziemiach Polski. Świetnie zachowany i częściowo jest udostępniany. Byłem w czasie wyborów. Teraz przyjechałem już, żeby na luzie, a nie pod presją wyborczą, spotkać się z mieszkańcami, spotkać się z młodzieżą, ale także zobaczyć tą Cytadelę w miarę dokładnie, bo naprawdę to jest obiekt warty pokazywania. No, a oprócz tego Grudziądz, tutaj to Stare Miasto od strony Wisły jest też szczególnie piękne, bardzo piękne. A na tej wystawie widzę najlepsze zdjęcie nagrodzone. To jest właśnie Stare Miasto w nocy od strony Wisły. I piękne Stare Miasto, piękne zdjęcie, sympatyczni mieszkańcy, samorząd, który wiele robi dla tego miasta. Wiem, że znaczne inwestycje poszły w okolicach Starego Miasta. Prezydent się trochę martwi, dlatego że te inwestycje w dużej mierze to są inwestycje niewidoczne, ponieważ to są inwestycje dotyczące infrastruktury, czyli są pod ziemią. Ale one są konieczne, żeby to Stare Miasto zaczęło funkcjonować w pełni, żeby dobrze mogło funkcjonować. Można budować w te pałace, ale bez infrastruktury one nie będą funkcjonować. Zaś ta twierdza, pruska twierdza Grudziądz, ona jest olbrzymią szansą, jeżeli miasto i także samorząd wojewódzki się do tego przygotuje, ale może także być olbrzymim obciążeniem, bo dopóki jest tam wojsko, to wszystko jest w porządku. Kiedy wojsko zdecyduje się odejść, no to będzie problem, bo zagospodarowanie takiego obiektu historycznego i jakiś pomysł na ten obiekt trzeba mieć wcześniej, a nie później. Także chcę Państwu jeszcze raz powiedzieć, że z przyjemnością przyjeżdżam do Bydgoszczy. Przyjemnością wracam do Grudziądza. Ja wiem, że jest pewne napięcie między Bydgoszczą a Grudziądzem, między Toruniem a Bydgoszczą, bo między Toruniem a Grudziądzem zdaje się, że tego napięcia nie ma. Pamiętam, kiedy robiliśmy
w parlamencie dyskutowaliśmy nad nową siatką województw i to województwa trzeba było zmniejszyć, tej ilość województw, żeby one były silne, żeby mogły dobrze konkurować w Unii Europejskiej, żeby mogły ściągać pieniądze, te pieniądze europejskie dobrze pożytkować. No to była dyskusja także nad tym województwem, ale on się ostało i dobrze, bo to województwo ma tradycję i Grudziądz w tym województwie też ma tradycję, dobrą pozycję. A że jest takie lekkie ściganie się i ustalenia, kto jest lepszy, kto jest pierwszy, to dobrze. Na równi trzy miasta. Panie Marszałku, o co mogą pytać, o co najczęściej pytają mieszkańcy na takich spotkaniach, gdzie się pan pojawia właśnie po wyborach? O wszystko. O co najczęściej? Nie, no wie pan, to zależy od okoliczności. Ale pytają się o wszystko. Ja na wszystkie pytania staram się odpowiedzieć. Nie ma pytań niedyskretnych, mogą być tylko niedyskretne odpowiedzi. Panie Marszałku, ja mam jedno pytanie odnośnie struktury na euro. Opozycja oczywiście krytykuje, natomiast wiele firm budowlanych miało być to szansa, okazało się powodziem do trumny. Chociażby dzisiaj duża firma ogłosiła upadłość PBG i za tym pójdzie jakiś łańcuszek. Będzie to efekt dominy, jak mówią budowlańcy. No jest to oczywiście problem, ale na szczęście te firmy zbudowały to, co miały zbudować i otrzymają te pieniądze, które mają otrzymać. Sprawa kar umownych. Ta firma, o której pan wspomniał, ona ogłosiła upadłość po ocenie, jakie będą kary umowne za przedłużenie tej budowy. Ale upadłość nie oznacza likwidacji. To nie oznacza, że akurat ta firma się nie podniesie, ale na pewno doświadczenie jest takie, że z tego, co oglądaliśmy i co oglądamy, że cena nie może być jedynym warunkiem przetargu czy otrzymania zlecenia, dlatego że firmy schodziły poniżej kosztów, sądząc, że potem w drodze aneksu generalna dyrekcja czy ci operatorzy, którzy budowali stadiony, dopłacą. I zresztą Chińczycy taką samą taktykę zastosowali. Zeszli poniżej ceny minimalnej, czyli takiej opłacalnej, sądząc, że potem rząd pod presją czasu podpisze aneks i dopłaci, dorzuci jeszcze. No, prezes firmy jednak, oprócz tego, że chce mieć front robót i chce mieć zlecenie, no to po prostu musi myśleć o tym i być odpowiedzialnym. Nie, to nie jest tak, że jak widzimy, że po zawartej umowie, po ocenie, czy coś opłaca, występuje się do rządu, a rząd z pieniędzy podatników potem lekką ręką dorzuci. To, więc to jest pewien problem, jeżeli chodzi o przetargi. Nie może być tylko jedynym wskaźnikiem cena tego, kto wygrywa firmy, ale jednocześnie no, firmy, czy prezesi, szefowie tych firm muszą być odpowiedzialni. To nie jest Afryka, kiedy załóżmy umawia się z ceną minimalną, a potem jakieś konszachty za kurtyną i raptem ta cena wzrasta dwukrotnie czy wielokrotnie i rząd płaci, czy minister finansów w Polsce by się na takie rozwiązania nie zgodzi. I to jest nauczka także dla tych firm, które były tak pazerne. Panie przewodniczący, na sam koniec, jak pan ocenia na te dwa dni przed euro stan naszych przygotowań? Czy jest pan zadowolony, czy tak pan sobie to wyobraził, jak jest w tej chwili? No ja uważam, że jesteśmy nieźle przygotowani. Jesteśmy też przygotowani, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową gdzieś na 4 minus, zaś jeżeli chodzi o infrastrukturę
sportową, to jesteśmy na 5 przygotowani. Wszystko jest gotowe, zapięte na ostatni guzik. Infrastruktura lotniskowa z kolei też na 5. Wszystko się udało zrobić. Zaś drogi, część tych dróg zostało zrobionych. Ważne, żeby A1 była przejezdna, czyli ta auto, wschód-zachód. Ta autostrada wschód-zachód, żeby była przejezdna. Zaś reszta będzie kończona oczywiście. To nie jest tak, że życie nasze rozpoczyna się w związku z euro i życie nasze też się nie kończy w związku z euro. Euro dało nam pewien bodziec do przyspieszenia, do zrobienia więcej niż normalnie robimy. Panie Marszałku, jaki wynik Pan ustawia piątkowego spotkania? Piątkowe spotkanie to pierwsze inauguracyjne z Gracją. No musimy wygrać. Bo jeżeli nie wygramy tego pierwszego spotkania, to będzie źle. Ale wygramy. Ale wygramy. No, w związku z tym uważam, że wygramy, chociaż nasi zawodnicy są pod olbrzymią presją i będą pod olbrzymią presją psychiczną. Nie sądźmy, że drużyna Grecji jest tak słaba, jak jej gospodarka grecka. Drużyna no, należy do średnich drużyn w Europie, ale i mamy swoich kibiców przecież. I ja sądzę, że ta nasza drużyna, w zasadzie młoda drużyna, ale kilku zawodników jest z doświadczeniem, to będzie dobra drużyna, tylko żeby oni wytrzymali tą presję. Więc ten pierwszy mecz jest dla nas bardzo ważny. Obawiałbym się, że jak przegramy, to nasi zawodnicy razem to się mogą podłamać, no, a kibice tym bardziej. Więc pierwszy mecz musimy wygrać, a potem zobaczymy. Sądzę, że wyjdziemy z grupy. Dzisiaj spotkanie z młodzieżą w Grudziądzu, pewnie nie pierwsze. O co na takich spotkaniach z marszałkiem Senatu młodzież pyta? O wszystko w zasadzie pyta. Albo może jakie problemy zgłasza? Ale muszę powiedzieć, że to były pytania bardzo dojrzałe. No bo młodzież pytała o emerytury, tak? O reformę emerytalną, to muszę powiedzieć, że to bardzo dojrzałe pytanie. I to były pytania raczej ekonomiczno-gospodarcze, bardziej niż inne. To liceum ma profil taki bardziej nauk ścisłych, zaś wiem, że to inne liceum o podobnej tradycji ma profil humanistyczny. Więc to były tego typu pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy przyjazd rozpoczyna cykl spotkań z senatorami organizowanymi przez senatora Wojciaka. Tak, to nie są spotkania wyłącznie z senatorami, to będą osoby ze świata polityki, ze świata biznesu. Także przekrój będzie bardzo duży. Z tego co wiem, są poumawiane już kolejne spotkania z wyjątkowymi Polakami, którzy przyczynili się do zmian ustrojowych nawet, ale nie będę wymieniał, kto to będzie. To już pan senator Wojciak na pewno z państwem się podzieli tymi informacjami. Także czeka Grudziądzan niesamowita dawka ciekawych spotkań z wyśmienitymi Polakami. Pierwsza piosenka, jaką zaprezentujemy, to będzie Never, o tym, żeby nigdy nie rzekać, nie żegnać się z nikim na zawsze. But I won't.
własne utwory, czyli bardzo uzdolniona osoba. Jeszcze raz się cieszę, że mogłem zaprosić ją na dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj także towarzyszy jej z gitarą pan Marek Tomaszewski. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Przypomnę, że nazywam się Michał Wojtczak i mam wielki zaszczyt i przyjemność gościć Państwa na spotkaniu inaugurującym cykl spotkań, które pozwoliłem sobie nazwać Grudziącki Salon Senatora. Mam nadzieję, że to określenie salon nie będzie określeniem na wyrost, dlatego że zamierzam zapraszać tutaj osoby rzeczywiście znamienite, takie, które mogą i są ozdobą najważniejszych, największych salonów nie tylko Polski. Tych spotkań podczas dyskusji, nawet jeżeli będą gorące czasami, a muzyka, która zawsze będzie w jakiejś mierze obecna, nie będzie musiała łagodzić obyczajów na tej sali panujących, ale będzie rzeczywiście taką dodatkową, uzupełniającą nasze spotkanie strawą duchową, artystyczną. Jak się więc rzekło, otwieramy dzisiaj Grudziącki Salon Senatora i nie mogło być inaczej, abym na to pierwsze spotkanie nie zaprosił. Jeżeli to salon senatora, to osobę, która jest primus inter pares, pierwszym wśród senatorów, marszałka senatu Bogdana Borusewicza. Serdecznie witam, panie marszałku. Ale nie ukrywam, że od prawidłowej odpowiedzi na to pytanie zależy, czy będziemy rozmawiali dalej. A pytanie brzmi, jak się panu podoba Grudziądza? Jestem po raz kolejny w Grudziądzu. Byłem ponad pół roku temu. W okolicznościach nieco innych. No i powiedziałem sobie i obiecałem, że przyjadę do Grudziądza jeszcze raz, żeby odbyć parę spotkań, ale oprócz tego, żeby lepiej poznać miasto i zwiedzić taką perłę, którą tutaj macie, perłę architektury obronnej, czyli twierdzę Grudziądz. Niewiele o tym obiekt się wiedziałem, ale w czasie obecnej, w poprzedniej ludności zostałem tam zaprowadzony. Miałem niewiele, około godziny czasu i powiedziałem sobie, że muszę wrócić, żeby to dokładnie, żeby ten obiekt dokładnie oglądać. No oprócz tego od strony Wisły, Grudziądz, no jest, to samo miasto Grudziądza jest przepiękne. Szkoda, że Gdańsk nie ma takiej skarby. I dziękuję panie senatorze, że mnie pan zaprosił i nie każe śpiewać, tylko mówić. To bym nie dorównał. Gratuluję. Młoda,
dziewczyna świetnie śpiewa i z grudziami w Rakowie. Nie będę, rozumiem, że odpowiedź jest zaliczona, prawda? Teraz trochę poważniej, panie marszałku. Przypominając sobie pański życiorys, nie mogę się oprzeć w porównaniu ze scenariuszami filmów Hitchcocka, że na początku jest trzęsienie ziemi, a potem napięcie systematycznie rośnie. Gdzieś tam na początku tym trzęsieniem ziemi były porwanie się młodego licealisty, ucznia Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni na wielki totalitarny system. To prawda, tylko poprzez ulotki, ale i aż poprzez ulotki, drukowanie, kolportaż, aresztowanie, potem i tak dalej. A potem już się posypało. Potem studia historyczne na Kulu w Lublinie, działalność w Komitecie Obrony Robotników, wolne związki zawodowe, strajki w stoczni, w międzyczasie jeszcze redakcje pism takich jak Robotnik, organizacja strajku sierpniowego w stoczni, działalność pierwszej Solidarności, okres stanu wojennego, okres ukrywania się, dalej aresztowania, działalność podziemna. No i nawet, a może przede wszystkim w wolnej Polsce po wyborach 4 czerwca 1989 roku. Już działalność otwarta, legalna działalność publiczna w Sejmie, w rządzie polskim, teraz w trzecią kadencję w Senacie. Więc rzeczywiście działo się w pańskim życiu bardzo wiele. Ale ja chciałbym zapytać o coś, czego nie sposób dowiedzieć się z tych oficjalnych biogramów i życiorysów. Zanim trafił pan do Gdańska, urodził się pan nie tak daleko stąd, w Wittbarku Warmińskim. I o tych latach pańskich, warmińskich latach, o domu rodzinnym niewiele wiadomo. Wiadomo mi tylko tyle, że rodzice przywędrowali tam z Wilna. Czy mógłby pan o tych pierwszych latach, zanim opuścił pan rodzinny Wittbark, coś nam więcej powiedzieć? Tak, oczywiście. To jest żadna tajemnica, że moja rodzina pochodzi z Wilna. I ta tradycja wileńska, przedwojenna i potem ten okres wojny, który przeżyli moi rodzice, oczywiście on się na mnie odkładał. I ta tradycja się na mnie odkładała i miała na mnie duży wpływ. Moi rodzice do Wittbarka Warmińskiego przyjechali bardzo wcześnie, w 1945 roku, pierwszym transportem. Ojciec uciekał. Był w Armii Krajowej, był ranny i tak dalej. Był dość znany z tej okolicy, w której mieszkał. W związku z tym rodzice zabrali się pierwszym transportem. No i potem zaczęła się iść tutaj droga, także w pewnym momencie rodzice trafili na wybrzeże, a ja razem, Gdańsk, ja razem z nimi. I powiem, i przyznam się od razu, nie powiedziałem tego w szkole, ale byłem niesfornym dzieckiem. Nie słuchałem rodziców. Zresztą jak wielu z nas tutaj. Nie słuchałem rodziców, mama zawsze mi mówiła: gdzie ty się pchasz? Jak masz takie poglądy, to oczywiście możesz mieć, ale po co ty się pchasz? Po co ty jesteś na czele? Przecież zawsze bezpiecznie być w środku. Może nie na końcu, ale tam w środku. No i mówiła mi też, że głową muru nie przebijesz. Mur jest silniejszy. Ja nie słuchałem rodziców, mówię, miałem swoje poglądy, uważałem, że jednak trzeba nastawić głowę i próbować przebić ten mur. I mówiłem, odpowiadałem dość tak niegrzecznie: mamo, tak, głową, mówi mama, że głową nie przebije. Może i mama ma rację, ale spróbuję. No zobaczymy, co silniejsze, co twardsze, czy moja głowa, czy ten mój. Więc
te tradycje, to były tradycje oczywiście, no wileńskie tradycje to są to tradycje patriotyczne. Rodzice, ma ojciec, jak wszyscy Polacy dorośli, no jakoś, gdzie, nie jakoś, ale był w Armii Krajowej, brał udział w działaniach partyzanckich i przeciwko Niemcom, i przeciwko Litwinom, i przeciwko Rosjanom. Bo Wileńszczyzna to był konglomerat różnych interesów. To była okupacja niemiecka, to była także przez ten teren wzięty przez Armię Czerwoną, to była także partyzantka rosyjska, czy radziecka partyzantka. Nasi uznawali, że te ziemie należą do Polski. Oni uważali, że decyzja przyłączenia tych ziem do Wielkiego Związku Radzieckiego jest prawomocna i uważali, że to jest ich terytorium. Litwini z kolei walczyli o własne państwo, częściowo kolaborowali z Niemcami, częściowo współpracowali z Rosjanami. I tam się ciągle kotłowało. I w związku z tym mówię, w sytuacji zajęcia przez Armię Czerwoną tych terenów, ojciec, jak mówię, był w grupowaniu, które miało także kontakt bojowy z partyzantką radziecką, szybko się zawinął pierwszym transportem, tutaj przyjechał. Podobnie zresztą jak cała kadencja polska wyjechała z tych terenów dość szybko, bo niezależnie od tego, jaka później była Polska, to jednak to nie był Związek Radziecki. No i właśnie, powiedział Pan, że nie słuchał Pan rodziców. Dzisiaj w liceum dowiedzieliśmy się wszyscy, którzy tam mogli się temu przysłuchiwać, że był Pan także niepokornym uczniem testującym nauczycieli jednym pytaniem, kto dokonał zbrodni w Katyniu. No, przypomnijmy sobie, że to były lata 60., późne lata 60., więc nie było to pytanie powszechne, prawda? Ale właśnie te ulotki były odpowiedzią na to, co się działo na uczelniach wyższych w roku 68. Miał Pan wówczas 19 lat, zbliżała się pewnie matura. No i młody człowiek przed maturą nagle postanawia postawić wszystko na jednej szali, zaryzykować, chyba że Pan sobie nie zdawał sprawy z ryzyka, jakie to niesie za sobą, ale nie wierzę. Decyduje się Pan na krok, który wprowadza Pana na drogę właściwie bez odwrotu. Tak mi się wydaje, że to było wejście na ścieżkę, z której już potem odwrotu nie było. No, oczywiście, że była możliwość odwrotu, niektórzy zawracali, ale ja uważałem, że mam rację. Nie zamierzałem zawracać. Tak, to 68 rok, znaczna część nas ten okres pamięta, olbrzymie demonstracje studenckie, w Gdańsku 20 tysięcy, to była olbrzymia demonstracja studencka, który brał udział jako uczeń. Nie będę opowiadał dokładnie historii, ale tak, zrobiłem kilka 110 złotych podruchu takiego moralnego odrzucenia tego, co się dzieje, zaprotestowałem razem z swoimi kolegami, kilku kolegów do tego wciągnąłem. Oczywiście zdawałem sobie sprawę, że jak mnie złapią, to wsadzą do więzienia, ale raczej byłem pewny, że mnie nie złapią. I popełniłem parę błędów, które nie powinien popełniać. Zostałem aresztowany, zostałem wyrok 3 lat więzienia i to było moje pierwsze spotkanie z tamtejszą władzą, takie dość ostre spotkanie. No, byłem w klasie przedmaturalnej. I potem po wyjściu z więzienia zostałem przyjęty z powrotem do tej szkoły, skończyłem maturę i poszedłem na studia, które sobie upatrzyłem już dawno, na studia historyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, nie dlatego, że byłem szczególnie wierzący. Wcześniej
po stwierdzeniu, czy po sprawdzeniu, że nie muszę być księdzem, czyli nie będzie mnie obowiązywał celibat, poszedłem na ten Katolicki Uniwersytet Lubelski, ponieważ to był jedyny niepaństwowy uniwersytet na tym obszarze. Obawiałem się, że jeżeli napiszę w życiowie się prawdę, że siedziałem w więzieniu, za to siedziałem, to mogę nie zostać przyjęty do na uczelnię, na historię uczelni państwowej, a prawdy nie chciałem pisać. A nieprawdy, przepraszam, a kłamać tam uważałem, że nie jeżeli nie napiszę, to oczywiście wychodzę. A jeżeli jeszcze do tego ustalono na pewno, że nie napisałem pełnego życiorysu, to mogą mieć podobne problemy, więc poszedłem na Katolicki Uniwersytet Lubelski, skończyłem ten uniwersytet i wróciłem do Gdańska. A w Gdańsku już się działo. Było to już po grudniu. No Gdańsk, tak, to było po grudniu 70 roku. Grudzień 70 to był dla Trójmiasta czas szczególny. Ja pamiętam, kiedy przyjechałem, a przyjechałem akurat, bo nas rozpuścili, studenci wszystkich wysłali do domu, ale to było już po najwyższych demonstracjach i tych strzałach w Gdyni, gdzie zginęło 16 osób. To pamiętam, kiedy wsiadałem do kolejki elektrycznej i mniej więcej to przez 3 miesiące trwało. Kolejce elektrycznej, która zawsze brzmiała gwarą. Była taka grobowa cisza. Nikt z nikim nie rozmawiał, nie dlatego, że się bał, tylko dlatego, że każdy to przeżył. Grudzień 70 rok był takim uniwersytetem ludowym dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta. Ja potem, ponieważ miałem kontakty także w innych częściach kraju, tam ja nie musiałem w Gdańsku tłumaczyć, czym jest ten ustrój. To znaczy wszyscy wiedzieli. Zupełnie inna była sytuacja i dlatego, że grudzień 70 był w Trójmieście, był w Gdańsku, dlatego był możliwy sierpień. 10 lat później. No właśnie, 10 lat później sierpień, ale w międzyczasie jeszcze oczywiście inne rzeczy. Po drodze był nie w Gdańsku, ale w Radomiu czy Ursusie. Inne wydarzenia, stąd Komitet Obrony Robotników, stąd inny sposób patrzenia na także walkę z systemem. Przypomnijmy słowa Jacka Kuronia, że nie należy palić komitetów, tylko budować swoje. Pierwszym tym komitetem zbudowanym do Komitetu Obrony Robotników. Moglibyśmy tak, panie marszałku, krok po kroku, etap po etapie śledzić ten życiorys, ale chciałbym jeszcze umożliwić naszym gościom salonu, uczestnikom tego spotkania zadanie panu pytań. Wobec tego jeszcze pytanie takie, może z mojej strony ostatnie albo przedostatnie. Jeżeli tak się podzieli, pokawałkuje ten życiorys na okresy właśnie do sierpnia, do powstania Solidarności, potem okres Solidarności, tego festiwalu Solidarności roku 80 i prawie całego 81, potem okres stanu wojennego i wszystkiego, co z tym związane. I trzeci etap, ten od 89 roku, gdzie już można jawnie, oficjalnie i co tu mówić, z pewnymi sukcesami także politycznymi, osobistymi, które wyniosły pana aż do fotela marszałka Senatu. Który z tych okresów był, nie wiem, najtrudniejszy? Z którego pan jest najbardziej zadowolony? Który przyniósł najwięcej satysfakcji? Jakby pan te trzy okresy z sobą porównał? Czy da się to porównać? Oczywiście, że da się porównać. Bo każdy ma swoją specyfikę, ale jakoś dokonuje jakiegoś porównania. Powiem tak, jak zadaję pytanie sobie, co było moim największym sukcesem, to sierpień 80 roku.
bo to przełamało całą sytuację. Od tego w zasadzie się zaczęły zmiany generalne w Polsce. One się nie wzięły z niczego oczywiście, możemy mówić sobie wcześniej, ale sierpień to był największy mój sukces i decyzja o tym, żeby zrobić na początku jakiś jednodniowy strajk w Stoczni Gdańskiej, który tą decyzję podjąłem sam, bo trzeba było podjąć. To był mój największy sukces. Oceniam to tak i będę myślał, także oceniał przyszłości, bo to jest bycie marszałkiem Senatu, to jest znacznie mniej niż ten sukces, który udało się zrobić. Bycie marszałkiem Senatu, nawet tam kolejną kadencję, jest oczywiście czymś ważnym w moim życiorysie i nie powiem, że on nie jest nieznaczący, że to jest nieznaczące, ale ten moment jest dla mnie największym sukcesem i dla mnie najważniejszy. No potem były różne inne, jeżeli ja bym opowiadał swój życiorys, to naprawdę półtorej godziny by nie starczyło, a za mniej więcej półtorej godziny mam czas, muszę wracać się przez Siedlę Gdańską gdzieś tam na godzinę 20. I w związku z tym proponuję teraz oddać głos Państwu. Szkoda, no dobrze, taka zasada, że musi to światło świecić, tak? Bo ja jeszcze nie widzę, bo nie widzę widowni. To za chwilę, zanim oddam mikrofon Państwu, chciałbym oddać mikrofon Pani Monice. Zapraszamy. Kolejny utwór, czyli Euna. O tym wszystkim, co jest najpiękniejsze w życiu. Thank you.
Proszę Państwa, mamy około godzinki czasu, ponieważ Pan Marszałek takim czasem dysponuje. Nie wiem, czy mamy drugi mikrofon, jak to zrobić technicznie, żeby... Czy jest tutaj jest jeden. Także proszę Państwa, bardzo proszę, trzeba będzie niestety podejść. Proszę o przedstawienie się, czy... albo bez... Tak? Okej, jeżeli słychać, to bardzo proszę. Pan Marszałek jest do Państwa dyspozycji. Zachęcam do zadawania. Jeżeli nie ma pytań, to... Dobrze, to już powiedziałem, chciałem powiedzieć, że wracam. Dzień dobry, Janusz Kołodziejski. Panie Marszałku, piękna karta historii za Panem przemawia. Pamiętam sierpień 81 rok. Studiowałem w Bydgoszczy, były usypane wały przed bramą Stoczni Gdańskiej Ziemi. Jeżeli dobrze jeszcze sięga moja pamięć do tamtych czasów. I Solidarność walczyła o godność człowieka pracy, nie tylko o sprawy finansowe. Ponieważ na sali mamy przedstawicieli Izby Niższej i Izby Wyższej Parlamentu, mam takie pytanie, kiedy Państwo podejmiecie taką inicjatywę ustawodawczą, która przybliżyłaby nas, Polaków, do cywilizacji łacińskiej, do Europy Zachodniej, a nie przybliżała nas do cywilizacji bizantyjskiej, do Chin, pod względem wolnych niedziel, ponieważ prawie ćwierć miliona naszych rodaków musi pracować w niedzielę. Chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe. Czy panowie i panie, którzy w tej chwili w imieniu narodu sprawujecie władzę, macie w planach podjęcie takiej inicjatywy, która dałaby Polakom wolne niedziele, czas na spędzenie niedziel w gronie rodzin, na poświęcenie też czasu Bogu i ojczyźnie. I drugie takie moje spostrzeżenie, tak jak Pan Marszałek nam tutaj powiedział, mamy piękny zabytek, aż prosiłoby się, mówię o Twierdzy Grudziąckiej, żeby był podobnie wykorzystany jak w projekcie Twierdza Lublina. I ciekawe, jest taki projekt, Twierdza Lublin otrzymała dofinansowanie, ponieważ wiadomo, że ten obiekt należy do MON-u w tej chwili. No, to byłaby niełatwa sprawa, ale dobrze byłoby, gdyby wspólnie miasto i na przykład MON w przyszłości miało na uwadze taki projekt, bo byłby piękny, wpisał się w nasze możliwości turystyczne, rekreacyjne, wypoczynkowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Może jeszcze jedna osoba i potem Pan Marszałek odpowie. Proszę bardzo. Nazywam się Henryk Szczepanin i chciałem najpierw stwierdzić tą kwestię wszystkim zadu, że Grudziądz nie ma gór, czyli po prostu Małysz nie może być z Grudziądza, ale ma rzekę Wisłę i stąd pochodzą chłopcy, którzy w tej chwili są w reprezentacji Polski, którzy trenują w klubie wieślarskim Wisła. I mam taką wielką prośbę, żeby wesprzeć ten klub, bo ten klub owszem jest wspierany i przez miasto, i przez Urząd Marszałkowski, za co im chwała, ale po prostu środków jest zbyt mało. Są przypadki takie, że chłopcy za własne pieniążki muszą po prostu doposażać łodzie. Jest też kwestia taka, że wielu przyszłych być może olimpijczyków nie stanie nigdy na podium, bo po prostu nie stać rodziców, aby ich wysłać na obozy szkoleniowe. Dziękuję. Wieślarstwo i Wisła. No niestety Senat nie ma możliwości dofinansowania czegokolwiek swojego budżetu. Takiej możliwości finansowych nie ma. Zaś po pierwsze cieszę się, że jest wsparcie i z województwa, i z miasta, podejrzewam. I oczywiście, jeżeli
tych pieniędzy nie jest za dużo, ale to nie jest tak, że tylko na myślarstwo nie jest za dużo. No jakieś, jakąś zasadę rozdziału tych pieniędzy, których nie za dużo trzeba stosować. Myślę, że, jestem pewien, że pan senator to pytanie zapamięta i myślę też, że spróbuje coś w tej sprawie zrobić, tak? Bo, przyznam się, no jestem w Gdańsku. W Gdańsku też jest Gdyby Śląsk. Też ma swoje potrzeby. Ale kadry będziemy organizować wspólnie. Tak, ale wie pan, to jest też kwestia z tego, że z tym związane, że jeżeli chodzi o sport, to oczywiście największe pieniądze i teraz wiadomo gdzie są, tak? W sporcie. Piłce nożne, kopalnie, te wszystkie inne. Także lekka atletyka to po prostu jeździ tam z tyłu i nie jest tak popularna, bo właśnie dlatego, że nie jest tak popularna. Ja akurat miałem bardzo dobrych znajomych w klubie Gdańsk Wierzchowski. No niestety ten klub powoli tam upada mimo swojej przeszłości i tak dalej, bardzo takiej dobrej, bo w zasadzie no nie ma drużyny piłki nożnej. Jego drużyna to była trzecia liga. Tak? I no niestety taka jest sytuacja. Też w tej konkretnej sprawie jestem pewien, że pan senator pomyśli, a potem zastanowi się, a potem jeszcze im powie, co by myślił. I zobaczymy, czy nie ma jakichś możliwości dodatkowych, choć trudno mi obiecywać w tej chwili jakieś złote góry. Zaś tak, wolne niedziele, tak? Wolne wszystkie niedziele. Wie pan. To jest tak, że z punktu widzenia kościoła religijne, to są jednak, my politycy musimy, nie możemy się tego typu zasadami, tylko tego typu zasadami kierować. Jeżeli prowadzimy, po pierwsze sprawa, jeżeli chodzi o wsparcie, to nie jest jednoznaczne. Jeżeli byśmy zrobili referendum, to w zasadzie byłoby pół na pół ze skazaniem, nie ze skazaniem na wolne niedziele. Oczywiście chodzi o pracowników handlu, tak, wielkopowierzchniowy handlu. Zostało wprowadzone ograniczenie. Wprowadzono zakaz pracy w kilka świąt, tak, kościelnych, trzy takie święta. Są także zielone świątki. Zielone Świątki i niektórzy się po prostu budzą, bo Zielone Świątki nie są u nas popularne i okazuje się, że nic nie można kupić. Więc nie jest sprawa jednoznaczna. Dlatego, że znaczna część naszego społeczeństwa chce kupować w niedzielę i święty. Chce. I ja to testuję, bo co jakiś czas mamy otwarte dni w Senacie. I przychodzą ludzie zwiedzający Senat. Ja wtedy prowadzę coś takiego na kształt, nie na kształt, prowadzę sondażowe głosowanie. I muszę powiedzieć, że to jest takie, głosuję bardzo często, czy zakaz zakaz funkcjonowania sklepów w niedzielę. I w większości przypadków głosowanie odrzuca ten zakaz. I to jest ta kwestia, z którą my politycy musimy liczyć. To dobrze, że nie można robić taki krok, który, że tak powiem, idzie w jednym, który tworzy dobrą sytuację dla jednej grupy, a dla znacznej części tworzy tę sytuację nieakceptowalną, czy złą sytuację. Bo często kobiety, które coraz częściej pracują, mogą robić zakupy w soboty i niedzielę. I to jest jedna, to jest druga kwestia. Trzecia kwestia to to, że jeżeli byśmy prowadzili zakaz, to jest 300 tysięcy więcej ludzi zwolnionych. W handlu.
Po prostu tyle ludzi w handlu nie trzeba, nie potrzeba. Wprowadzamy zakaz pracy w niedzielę, kilkaset tysięcy, to 300 tysięcy. Obliczamy, że straciłby pracę, został dozwolniony. Więc to nie jest tak zero-jedynkowo. Choć oczywiście, no, kwestia warunków pracy i tak dalej, tych tylko pomyślałych, wywołuje różne dyskusje. I teraz na temat twierdzy Grudziądz, tak, która piękna, i macie tutaj w Grudziądzu, no perełkę, naprawdę perełkę, bo ja się interesuję militarnymi obiektami, choć nie dlatego, że jestem marszałkiem, nigdy wojsk nie był. I wiem i znam trochę takich obiektów. Ten obiekt jest naprawdę przepiękny i świetnie zachowany. Ale problem jest następujący. Ja rozmawiałem z panem prezydentem na ten temat. Problem jest następujący. Z jednej strony to jest dobrze, że jest jednostka wojskowa, bo pilnuje, to jest uporządkowane, nie jest dewastowane. Ale z drugiej strony trudno udostępnić jednostkę wojskową. I trudno otrzymać pieniądze, a uważam, że tu muszą być pieniądze, że muszą być użyte pieniądze europejskie. Miasto, a nawet województwo nie udźwignią tego. Więc na jednostkę militarną zdaje się, że nie ma takiej możliwości. Nie słyszałem, żeby pieniądze europejskie szły na obiekt militarny, na obiekt militarny. Ale jest to naprawdę świetny obiekt i uważam, że prezydent, nie tylko prezydent, a także samorząd ludzki powinien przygotować się do tego, przygotować plany, projekt na to, że kiedy przestanie to być obiekt militarny, żeby można było, żeby mieć koncepcję zagospodarowania. Bo jeżeli od tego czasu będzie, no, upłynie rok, dwa, a taką koncepcję się robi przez przynajmniej rok, to ten obiekt po prostu będzie legał dewastacji. No, to trzeba ten obiekt też zabezpieczyć. Już mieć pomysł, co można byłoby zrobić. Na pewno muzeum uzbrojenia, na pewno to można było robić. Nie wiem, czy jakieś jakiś pierwszy krok nie można było zrobić, część odrębnić. Bo tutaj w Grudziądzu i okolicy jest dużo obiektów militarnych. Te powierzchnie koszarowe są bardzo duże. I ja nie wiem, czy jaki będzie dalszy krok. Nasza armia została zredukowana. No nie chcę mówić o tajemnicy, ale miała 400 tysięcy. 440 tysięcy, w tej chwili jest nieco poniżej 100 tysięcy. Jeszcze o parę tysięcy zostanie zredukowane. Ale oczywiście wszyscy szukają oszczędności. I na pewno komasacja jednostek i ułatwia funkcjonowanie, i obniża koszty. Znaczy tutaj miasto i województwo, samorząd wojewódzki powinien przygotować do przejęcia tego obiektu. Znaczy nie naciskać, bo z wojskiem naciskanym nikt nie wygrał. Ale trzeba do tego się przygotować. Nie sądzę, żeby można było ten obiekt, że ktokolwiek ten obiekt, Agencja Mienia Wojskowego, która może że przejmie ten obiekt, żeby mogła sprzedawać ten obiekt po kawałku. I żeby ktokolwiek kupował po kawałku. A cały ten obiekt to jest olbrzymi obiekt, bardzo kosztowny, jeżeli chodzi o remont, ale na pewno bardzo cenny. Na pewno tu trzeba władować kilkaset milionów. Rozmawiałem z panem prezydentem, mówił mi, że tam jest jeden niewielki obiekt, który ma miasto i który należy do tego kompleksu, i mówił, że robił rozeznanie, ile mogłoby kosztować
mogłaby kosztować adaptację tego obiektu, remont, adaptację, no 30 milionów. W sytuacji, kiedy, i powiedzmy mi tak szczerze, no, ja go rozumiem, w sytuacji, kiedy ma do wyboru remont ulicy, remont mieszkań, załóżmy, komunalnych i remont takiego obiektu, no wiadomo, co wybierze, no, nie można mieć do niego pretensji. Także pieniądze muszą być pieniędzmi zewnętrznymi. W następnej budżetowym projekcie Unii Europejskiej prawdopodobnie dostaniemy podobne pieniądze. To będzie ostatni ten projekt budżetu, gdzie dostaniemy duże pieniądze od Unii Europejskiej. I no, trzeba myśleć, jak też w to się wpasować. To mówię, samorząd wojewódzki plus samorząd miasta, który musi pilnować, bo jest po prostu blisko i będzie i wszystkie gromy. I jeżeli coś zostanie zaniedbane, to oczywiście nie będzie spadało na marszałka województwa, tylko na prezydenta Grudziądza, czyli prezydent Grudziądza też musi te pilnować. Pan senator i pan poseł doskonale sobie z tego zdają sprawę, że w momencie, kiedy wojsko będzie chciało opuszczać, no to trzeba mieć koncepcję i trzeba od razu natychmiast próbować to przejąć. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zadać pytanie? Chciałbym takie porównanie. Patriotyzm Pana młodości, patriotyzm dziś. Jak Pan mówi, by się wiele zmieniło, kiedy byliśmy państwem równozależnym, dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej. Jak Pan widzi dzisiejszy patriotyzm? Nie chodzi mi o takie, nie wiem, mieszanie biało-czerwone, tak jak wtedy euro jest w Polsce, ale na co dzień. To oczywiście nie jest takie proste. Najprościej powiedzieć, patriota jest ten, który pracuje, nie krytykuje. Tak? Najprościej. Ale to oczywiście nie jest tak. Nie jest tak. Patriota jest człowiekiem krytycznym w stosunku do siebie, do swojego otoczenia, do władzy. A szczególnie młodzi ludzie. W takim wieku, w którym ja kiedyś byłem, Państwo byli. Jeżeli człowiek młody nie jest krytyczny, to niewiele z tego wynika, to po prostu jest stagnacja. Na pewno patriotyzm to nie jest poniżanie innych i wywyższanie siebie. To jest trzymanie czy przywiązanie do własnej wartości, ale także otwartość na innych. Więc jeżeli ktoś mówi, że ja jestem patriotą, bo właśnie i uważam, że ci Ruscy, co są mordercy, Niemcy tym bardziej, tak? A no właśnie, inni są gorsi niż mój naród, to nie jest patriotą. Dlatego, że my możemy cokolwiek zrobić we współpracy także z innymi. To nie jest tak, że możemy we współpracy, nie jako wrogowie, nie przeciwko innym. To doskonale rozumiał nasz papież, który o tym mówił. A nie wszyscy tego słuchali, nie cały Kościół Polski tego słucha i słuchał. Więc to bardzo trudne dla mnie pytanie. Bo oczywiście w sytuacji konfliktu, no, w sytuacji, kiedy ktoś na nas napada, to jasne jest, czym jest patriotyzm. Jasne. To jest straszna sytuacja i tak dalej, ale to jasne. W sytuacji, kiedy coś nam grozi. Ale w tej chwili to także otwartość na innych, budowanie czy utrzymanie własnej tożsamości, z czym nie mamy problemu. To także myślenie o innych, myślenie w kategoriach wychodzących poza własny podwórk. Jeżeli uważamy, że nic od nas nie zależy, a potem narzekamy, to takie
takie podejście to jest, trudno powiedzieć, że to jest niepatriotyczne, ale to po prostu jest niemądre. Moje pokolenie, a nie moje pokolenie, i powiem Państwu, co mi mówił Bartoszewski, profesor Bartoszewski, u którego studiowałem. I mówimy, to pokolenie patriotyczne i tak, to pokolenie, które przeszło straszne cierpienie, to znaczy w strasznym okresie, pokolenie lat urodzone tam w 20, 25, mniej więcej przedziale, 1920-25. Ale kiedy my tak mu kiedyś kadziliśmy, tam powiedział, słuchajcie, ja przed wojną byłem taki sam jak inni. My nie, bawiliśmy się, chodziliśmy na wagary i nie zastanawialiśmy się, czym jest patriotyzm. Więc to pokazuje, że tu też trzeba być ostrożnym, do patriotyzmu też trzeba mieć charakter. Taki, który pokazuje, że trzeba się przeciwstawić raz większości, raz innym. No ale oczywiście dobro polskie musi być tutaj dobro polskie takim naczelnym nakazem, ale nie dobro polskie poprzez niszczenie innych albo poniżanie innych narodów czy innych grup ludności. Dziękuję bardzo. Zapraszam kolejną osobę. Proszę, co można zrobić w tej chwili dla poprawy kultury politycznego dialogu, o ile taka kultura jeszcze jest? No wie pan, trzeba dać przykład. To znaczy nie można... Po pierwsze oczywiście to jest istotne, żeby politycy dawali przykład. Ja nieraz mam ochotę więcej powiedzieć niż mówię, ale nieraz mam ochotę skoczyć do polemiki. Ale się hamuję oczywiście, bo wiem, że muszę od siebie wymagać więcej. Że inni patrzą, biorą przykład, mówią, a jeżeli jemu wolno, to mnie tym bardziej. Świat się zmienił, media się zmieniły. Ja powiem panu też, że jest taki mechanizm medialny, taki jak który realizuje taką zasadę, jeżeli chodzi o prawo dotyczącą pieniądza. Gorszy pieniądz wybiera lepszy. Taka jest zasada także w mediach. I to ja nie usprawiedliwiam polityków z tego względu. Ale to jest tak, że jeżeli nie powiesz media coś agresywnego, jeżeli skrajnego, to ciebie nie ma, ciebie nie zaproszę. No ale przepraszam, ale to nie jest tak, że wtedy te media wypełniają lukę spowodowaną brakiem politycznych elit? Nie, no wie pan, mamy te polityczne elity i mamy te elity lepsze niż gdzie indziej. Dlatego, że one są w stanie podejmować decyzje trudne dla siebie. Inni w innych państwach takich decyzji nie podejmowali i ponoszą tego konsekwencje. Zaś media powodują, elektroniczne media, szczególnie prywatne, ja nie jestem przeciwnikiem prywatnym, ale powodują, że gorszy pieniądz wybiera lepszy. I to widać. Nieraz to mnie denerwuje, nieraz coś powiem na antenie na ten temat, ale to oczywiście to ja wiem, jaki jest mechanizm.
jaki jest mechanizm. I to powoduje, że ta debata publiczna, ona nie jest głęboka, ona jest powierzchowna. I niestety tutaj nasze media, ale także publiczne, one upodobniają się do tych mediów prywatnych. Czyli powierzchownie, jeden temat. Jeżeli ja jestem zapraszany, a ja jestem zapraszany, gdzieś do radia, czy do telewizji, oczywiście na jakieś audycje dotyczące sytuacji politycznej i tak dalej, to ja po przeczytaniu trzech gazet, ja wiem, o co będę pytany. I we wszystkich stacjach, w których jestem, jestem pytany o to samo. To jest wszystko powierzchowne w związku z tym. I publiczność nie próbuje się tłumaczyć pewnych mechanizmów, sytuacji. Lapsus Obamy, ostatnio, tak? Wszędzie, tak, leci. To i nikt nie próbuje tłumaczyć, co się tam stało, co się dzieje. Zakończyła się sprawa lapsus Obamy, będzie następna. Ja wiem, jak biorę trzy gazety, Wyborczą, Rzeczpospolite, tą i jeszcze jedną, tą środkową. To Dziennik, tak. To ja wiem, jakie tematy będą wywołane. Ja wiem, że dziennikarze ograniczą się tylko do tego, co tam przeczytają. To jest w sumie, jak wcześniej przeczytałem. To dokładnie wiem, o co jest tam pytane. Ale to są mechanizmy, no nie takie, no, których zdaje się, że nie jesteśmy w stanie zatrzymać. Zaś ta dyskusja polityczna, no ona jest oczywiście za ostra. Ona jest za ostra i ona nie tylko jest za ostra, ale jakby ona dotyczy takich, no, tematów, które już dla naszych, no nie muszą być najważniejsze, ale jest za ostra. Tak. No, sprawa, tak, smoleńska. Już na wszelkie strony to jest wałkowane i tak dalej, i tak dalej. I to, no mam nadzieję, że śledztwo prokuratorskie zostanie zakończone, myślę, w tym roku. Powinno zostać zakończone na jesieni. Na jesieni w Rosji zostanie zakończone, dlatego że jest informacja, że tam te materiały śledztwa i dowody rzeczowe są oddane, czyli na jesieni, czyli powinna. Planuję zakończenie na jesieni. No i potem, no, myślę, że w ciągu pół roku, bo to śledztwo polskie też się toczy i będzie. Ale oczywiście sprawa będzie żyła. No. Ja wszedłem też na to miejsce, które akurat nie chciałem prowadzić dyskusję na ten temat. Ale mówię, że taka sytuacja jest. No i na razie na to zakończę. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze? Bardzo proszę. Jakub Jak, absolwent z drugiego LO. To też będzie ważne. Mam tak jakby dwa pytania. Pierwsze dotyczące spraw polskich, dotyczące historii. Mówił tak o pięknej historii, o godności człowieka, o wolności. Pan sam walczył o wolność. Mam takie pytanie. Pierwsze, dlaczego ta historia jest tak redukowana? Chodzi mi o nauczanie historii w szkołach. My tu razem z przyjaciółmi z drugiego LO mieliśmy tą okazję, że mieliśmy świetnego nauczyciela historii, że mieliśmy o czasach PRL powiedziane wszystko, bo rozszerzaliśmy historię w drugim LO, ale widzieliśmy też nowe podręczniki do historii i uważamy, że no, takie niepotrzebne zbliżanie się do takich amerykańskich wzorców, że tych podręcznikach jest mnóstwo obrazków, że zamiast tekstów źródłowych jest forum internetowe, gdzie każdy może swoją opinię wyrazić. Ta opinia nie jest opinią historyka, tylko no, takiego zwykłego człowieka, który nie ma wiedzy na temat tych czasów. No i to jest właśnie to pierwsze pytanie, dlaczego ta historia jest tak redukowana i nie ma czasu, żeby rozmawiać o PRL-u, tylko ciągle jest ta starożytność, a większość licealistów
Nie wiem właśnie, co tak naprawdę działo się w liceum, bo kończymy na Bierucie. No my, mówię, mieliśmy okazję i szansę i dziękujemy za to, że o tym PRL-u mieliśmy. A druga sprawa, mówił Pan o patriotyzmie, o godności człowieka, o tym, że młodzi czasami muszą się buntować. Jeśli młody, który ma coś do powiedzenia i swojego zdania nie powie, no to w sumie nie jest patriotyzm i że młodzi z reguły są krytycznie nastawieni. I mam takie nawiązanie do spraw grudziąckich. To teraz będę jakby też przedstawiał poglądy nie tylko moje, ale wielu uczniów, także grona pedagogicznego i rodziców, myślę, pierwszego ELO i drugiego ELO. W Gazecie Pomorskiej ukazał się artykuł, że konkursy dyrektorskie w pierwszym i drugim ELO, w pierwszym ELO panie dyrektor, w drugim ELO nasza pani dyrektor, że nie uzyskały odpowiedniej ilości głosów. I mam takie pytanie, czy nie byłoby lepiej w przyszłości, aby o tym, kto zostanie dyrektorem, może jakby swojego kandydata przedstawiali zarówno Rada Rodziców, grono pedagogiczne, a przede wszystkim uczniowie, bo szkoła bez uczniów nie funkcjonuje. Takie pytanie, czy ważniejsze jest dobro ucznia, czy takie sztywne trzymanie się regulaminów i zasad politycznych, taki realizm polityczny, ja to oczywiście rozumiem, ale myślę, że ważniejsze jest dobro ucznia. I takie pytanie, czy w przyszłości nie byłoby właśnie lepiej, aby takie konkursy dyrektorskie, oczywiście zmianowania prezydenta, ale przy większym udziale zarówno Rady Rodziców, grona pedagogicznego i uczniów, no bo skoro oni są całym sercem i wsparciem za tymi paniami dyrektor, które są świetne i które tą całą atmosferę w szkole i funkcjonowanie szkoły jest naprawdę nam cudowne, mogę powiedzieć, bo przez 3 lata w liceum nasza pani dyrektor sprawiła, że ta atmosfera jest świetna, no, mogę powiedzieć, rodzinna. Dlatego czy ważniejsze jest dobro ucznia, czy właśnie takie sztywne trzymanie się regulaminów? Dziękuję. Więc panie marszałku, odpowiedzi na absolwenta drugiego liceum, który dzisiaj gościliśmy. Ale teraz wiemy, że istnieje. Że jest problem. I władze muszą rozwiązać ten problem. To musi pan... No znaczy, według mnie tego problemu nie można być w ogóle. Musi pan... No bo pan akurat jedzie i chce zaparkować, a inni chcą handlować. No. Jest problem, który trzeba rozwiązać. Nie, proszę bardzo, nie, oczywiście. Nie ma problemu takiego, że w tym czasie chcą handlować, po prostu w niedzielę się nie przyjmuje, a to jest mieszkańcy okoliczni po prostu osiedli, chcą tam zaparkować samochód. I to jest po prostu zamknięte. Aha. Dlatego tam jest jeszcze raz, że to są mieszkańcy okolicznych domów, nie zostają przez ten czas przejść, a to jest dosyć. Bo ja, dobrze, to już rozumiem, co chodzi. Rozumiem, bo ja myślałem, że jest jakaś szykana związana z kościołem. Mieszkańcy jadą do kościoła i nie mogą zaparkować. Dobrze, ale... O to chodzi. O to chodzi. O to chodzi. Pan prezydent też wie o to. Nie wiem, ktoś stwierdzam, że nie wiem, bo tak. Ale dobrze, no to pan... Ja już mi się spotykam bez przerwy i wciąż. I rozumiem, że ktoś powinien teraz zasygnalizować. Ale tu jest już sygnał. Mieszkańca, jest sygnał mieszkańca i oczywiście no coś trzeba problem zrobić. Znaczy problemu w zasadzie, jeżeli sytuacja jest taka, że ten plac jest w niedzielę wolny, to w zasadzie nie widzę problemu, ale może pan prezydent będzie widział jakiś problem. Także zasygnalizował pan? Prezydent wie. Proszę trzymać już tam rękę na pulsie. To czy można liczyć, żeby to patrzył? No pan dociska prezydenta. No. Tutaj publicznie. Ja nie chcę dociskać prezydenta. Może tam są jakieś inne przesłanki, które powodują, że nie można. To jest 500 metrów. Ja, no wiem. Więc myślę, że na 50% pan załatwił sprawę. Po. Nie załatwił. No tak. I przepraszam do pana, tak? To na temat historii. Ja jestem też krytyczny w stosunku do tych zmian programowych. I nawet zorganizowałem dyskusję z panią minister w Senacie na ten temat. Uważam, że jednak chciałbym, żeby o PRL-u jednak nadal się liczono, żeby ta
historia nie kończyła się na okresie lat 50. W okresach 50. to jest taki okres, jak dla mnie II wojna światowa. I z jednej strony uważam, że ta historia, że nauka historii no nie powinna się kończyć na tym okresie, to jest jasne. Powinna być dociągnięta maksymalnie. Na pewno okres PRL i początek zmian, tych, które przorały całą Europę i także które jedni oceniają dobrze, nie źle, ale to powinno być taki zrąb informacji, analiz powinno być w szkołach obecne. Ale to jest z jednej strony. Z drugiej strony no, trzeba zmieniać, dostosowywać nauczanie do potrzeb. Czyli do potrzeb rozumienia mechanizmów społecznych, problemów, które mamy dzisiaj. Ale mówię, jestem krytyczny do tego, do tych zmian programowych. Ale wie pan, to tak, że ci, którzy są specjalistami, no, lubują za własnymi przedmiotami. Matematycy lobowali za tym, żeby była matematyka na maturze. I mówili, że absolutnie, jeżeli nie będzie na maturze matematyka, to nie będziemy mieli dobrych absolwentów politechniki. Czyli nie będziemy mieli dobrych inżynierów. Gdzieś tutaj trzeba znaleźć taki złoty środek. Sprawy konkursów. No konkursy są po to, żeby wyłaniać jak najlepszy kandydat. Jeżeli tak się nie dzieje, to oznacza, że ona źle funkcjonuje. Że tam jest jakieś podwójne dno. W tych konkursach. I propozycja pana, żeby uczniowie wybierali dyrektora, no jest dość daleko idący. Czy pan mówiłem o tym, żeby wybrać... Że mieli wpływ. Ja do tego nie, żeby wybierali, ale żeby może jakąś opinię, bo skoro to w pierwszym melo, w drugim melo uważamy wszyscy, to uczniowie... Opinia myślę, że tak. Tak, myślę, że opinia. Ale to tak, ale no, wybór to raczej nie. Tak, tak, rozumiem. To... Jednak pani dyrektor, druga pani dyrektor, świetnie oceniają zarówno przez grono pedagogiczne, jak i rodziców, jak i uczniów i dostają wyróżniające opinie od wizytatorów szkoły, to uważam, że jednak no, powinna być dana ta opinia pod uwagę, zarówno grono pedagogicznego, rodziców, jak i uczniów. I odbył się konkurs, one nie otrzymały nominacji w tej konkursie, czyli nie wygrały tych konkursów. Tak to wygląda. Bo oprócz tego, że to jest tak, jeżeli chodzi o dyrektorów szkół, że po pierwsze jest konkurs, wygrywa się konkurs, ale mianowanie następuje, może nastąpić niezależnie od konkursu. Taka jest zasada. Czy to jest dobra? Pytanie, czy są konkursy dobre? No. One są dobre, one zostały pomyślane po to, żeby wybierać na jak najlepsze. Jak najlepszych. Jeżeli tak nie jest, to oznacza, że mówię, że te konkursy mają drugie dno. Że kogoś ustawia się ten konkurs pod jakąś osobę. I tak się niestety zdarzało. Tak, znam takie konkursy. Ale to nie oznacza, że konkurs nie powinien być robiony. Dlatego, że wtedy to jest przynajmniej krytyka. Tak? Ktoś wygrał konkurs, nie został mianowany. Można to krytykować. Teraz, jeżeli to byłaby zasada tylko mianowania, no to nie ma miejsca na krytykę. No można tylko skrytykować, że złego, że nieodpowiednia osoba została mianowana. Tak, ja się z panem oczywiście zgadzam. Więc konkursy są rzeczą pozytywną. Tak, konkursy są rzeczą dobrą i potrzebną. Tylko właśnie, żeby ta opinia była brana pod uwagę i żeby zasiadający nas w tym stopniu uwzględniane i żeby... Jasne, ale pan chce załatwić konkretną sprawę. Nie chcę załatwić. Znaczy ja tej sprawy dokładnie nie znam. Ja nie mogę się odnieść do tego, czy powinny być dyrektorki, czy nie. Znaczy mówię tak, że idea konkursu jest dobra,
Pan proponuje, żeby opinia Rady Pedagogicznej i uczniów była brana pod uwagę. O ile mi wiadomo, to chyba opinia Rady Pedagogicznej jest brana pod uwagę. Nie wiem, czy opinia uczniów jest brana pod uwagę, ale chyba nie. Chyba nie. Znaczy, ale opinia Rady Pedagogicznej jest brana pod uwagę. No ale trudno mi się odnieść do tej sprawy konkretnie. Rozumiem, ja się 100% zgadzam. Za studenci... Tak, ale tylko żeby pamiętać, że szkoły świetnie funkcjonują, jest co roku wiele laureatów i w szkołach naprawdę czy w pierwszym, czy w drugim świetnie są prowadzone naszym zdaniem, bo to nie jest tylko moje zdanie i nie było moim zamysłem, żeby kogoś krytykować, ale żeby przedstawić poglądy wielu uczniów, zarówno pierwszego, jak i drugiego, że przez te nasze lata nauki, bo my już jesteśmy absolwentami, ale też słyszymy od drugokresistów, od pierwszokresistów, od tych osób, które chcą, teraz gimnazjalistów, którzy będą przychodzić do tych szkół, że naprawdę dzięki temu, że to są akurat te osoby, jest świetna atmosfera, świetnie szkoły funkcjonują. Jest pan świetnym adwokatem. Dziękuję. Władza miejscowa pana usłyszała głos. To znaczy, jeżeli wygrywa taki konkurs i zostaje dyrektorem człowiek nieodpowiedni, nieakceptowany przez Radę Pedagogiczną i do tego przez młodzież, no to mu współczuję, bo jego rola będzie bardzo trudna i w ogóle to jest wmontowany w środek takiej instytucji, jak jest Szkoła Konflikt. Wmontowanie konfliktu. Taka jest moja opinia. Zaś mówię jeszcze raz, po raz kolejny powtarzam, tej sprawy konkretnej ja nie mogę rozstrzygać. Bo jej nie znam. Zaś młodzież ma wpływ w szkołach wyższych. Ma wpływ w szkołach wyższych. W szkołach wyższych, dlatego że przedstawiciele młodzieży biorą udział w wyborach rektorów. Jako lektorzy. Bardzo proszę, proszę Państwa, zbliżamy się do końca, więc zachęcam, żeby skorzystać z tych kilku minut jeszcze. Proszę bardzo, proszę, żeby zadać pytanie. Pokróciutko. Panie marszałku, ile kompetentów po panu, to ja chyba ciszę, chcę podpuścić tu mikrofon. Tyle komplementów o panu wypowiedzianych przeze mnie, wątpię, że ktoś ten na taki drugi się znalazł. I do tej pory to mi się udawało, ale ostatnio ktoś mi przyniósł książkę takiej mojej wypowiedzi i pokazuje, co powiedziała Danuta Wałęsowa. A potem popatrz Lech Wałęsa, to, że pan tam był w tej delegacji u nich do domu. Ale nie bardzo rozumiem, w jakiej delegacji? No, w Wiatrami, w Walentynowi. Chodziło o abdykację. Abdykację? Ale kogo? Wałęsy? No, a Wałęsa nie był królem. Nie mógł abdykować. Ale powiem panu tak, że ja miałem różne okresy współpracy z Wałęsą. On był dobry, ta współpraca była dobra i był także okres konfliktu. Nie podobało mi się to wszystko, co... Nie wszystko mi się podobało, co robił Wałęsa. I go krytykowałem. Krytykowałem go otwarcie, spierałem się z nim, kłóciłem. Więc były różne okresy, ale nie sądzę, żeby Wałęsę można było zmusić do aplikacji. Ja przyznam się, że akurat tej książki nie czytałem, ale opowiadałem tego fragmentu nie znam w związku z tym. Książka ciekawa, Danuty Wałęsowej. Zupełnie z innej pozycji pisana. Więc ona wnosi coś do tej historii naszej wspólnej, także wnosi do małżeństwa, wniosła poważny konflikt małżeński, ale ostatnio widziałem oboje, jak Wałęsa pogratulował swojej żonie Danucie.
oznaczenia, objął, objęli się, pocałował. I to był piękny, piękny moment. Widać, że przeżył tego, co było mu trudno przeżyć, a Wałęsie jest trudno przeżyć, jeżeli ktokolwiek od niego jest częściej pokazywana, szczególnie jeżeli jego żona jest częściej pokazywana niż on. No ale to tak, to jest życie, więc i to normalne, każdy z nas jest człowiekiem i ma swoje słabości. Więc przepraszam, ale nie byłem w stanie odpowiedzieć, nie jestem w stanie odpowiedzieć na Pana konkretne pytanie. Ale mówię, z Wańcem miałem różne okresy. Teraz mam okres taki dobry, spotykamy się, rozmawiamy, dyskutujemy. On mówi nieraz ostrzej, trzeba iść ostrzej, a ja mówię, to mogłeś iść ostrzej, jak byłeś prezydentem, a teraz to tak nas za bardzo nie pouczaj. No i tak dyskutujemy, ale to nie jest, jakaś taka dyskusja na zwar czy na konflikt. Nie. To nie jest taka dyskusja. Szanujemy się nawzajem, zresztą ja się spotykam z tymi moimi przyjaciółmi, w większości się spotykam. No właśnie jutro spotkam się na herbacie z całą grupą moich przyjaciół, z którymi robiliśmy ten strajk sierpniowy, że przez jakiś czas chcę się spotykać, spotykam się i zawsze w stosunku do tych ludzi, którzy ze mną współpracowali, którzy mi pomagali, którzy wykazali się odwagą i hartem, moje drzwi i senacie, i także w moim domu są zawsze otwarte, bo uważam, że te przyjaźnie trzeba pielęgnować. Niezależnie od tego, jakie w tej chwili mamy poglądy polityczne. Nieraz się wspieramy. A to jest tak, że co innego wtedy, co innego w państwie demokratycznym. No, mieć różne poglądy i się wspierać, to nie jest żaden grzech. Bo to tylko na dobre wychodzi. Oczywiście, jeżeli nie chce się podjąć innego człowieka, powiedzieć o nim nieprawdę, deptać pod ziemię. To tylko to na dobre na wszystkich dobrze. Jestem pewien, że Państwo też macie takich przyjaciół, z którymi chcecie się spotykać. Spotykacie się, jest z czasów szkolnych, szkoła średnia, bo podstawowa to już. A ja się spotkałem jeszcze z szkołą podstawową z tą klasą. Parę osób przyszło, trochę nie żyje. I to są te kontakty, które trzeba pielęgnować, bo przecież bo to są kontakty, które nie są tymi kontaktami, z którymi coś chcemy osiągnąć, jak takie merkantylne, że coś chcemy i w związku z tym się kontaktujemy. Ja Państwu dziękuję bardzo, dziękuję za pytania. Jeszcze raz powtarzam, Grudziądz jest pięknym miastem, ono pięknieje. Nie jest to oczywiście najbogatsze miasto w Polsce, ale naprawdę ono ma swój charakter, swojego ducha. I tu większość też jest mieszkańców z dziada, pradziada. No ja jestem z takiego miejsca, które zostało... Ja jestem człowiekiem, którego rodzice zostali przesadzeni do Gdańska. Trzeba było zdobywać nową tożsamość. No ale Państwo macie tą tożsamość tego okresu przedwojennego, losu wojny, to może jednak było różne, inna była sytuacja tych ludzi, którzy tutaj mieszkali, tych Polaków. W związku z tym także była inna sytuacja po wojnie, ale jeszcze jesteście tu zakotniczeni, jesteście tym, jak mówią górale pniokami, bo górale dzielą ludzi na krzoki, także na ptoki, krzoki i pnioki. Ptoki przyleci, odleci. Krzok to się akurat zasiedlił. Na pnioki to są ci, którzy są podstawowi. Wy jesteście pnioki, a jestem gest krzok. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, że pnioków wyrzucono do niebie. To jest osobny temat. Możemy na ten raz podsumować.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie marszałku. Ja myślę, że te słowa na koniec o relacjach z innymi ludźmi, o przyjaźni, konieczności podtrzymywania są świetnym podsumowaniem naszego spotkania. Proszę państwa, jeszcze wysłuchamy na koniec pani Moniki. Bardzo proszę. Nagrodzenie i na zakończenie wielkimi brawami. A ja chciałbym państwa zaprosić za jakiś czas. Nie mogę podać daty dzisiaj, ale chcę państwu zdradzić taką uchylniczkę tajemnicy, że autorka książki, o której wspomniał pan zadający ostatnie pytanie, pani Danuta Wałęsowa, też jest na mojej liście. Ale także powiem, dopowiem jeszcze, że jest inna pani, też z Gdańska znowu tak się składa. Pani Henryka Krzywonos, pan profesor Jerzy Buzek, takie osoby. Mówię o tych, z którymi już pewne rozmowy na ten temat, na temat przyjazdu do Grudziądza przeprowadziłem. Jest wielce prawdopodobne, że ustalimy tylko terminy i będą. Także zachęcam państwa do odwiedzania Grudziądzkiego Salonu Senatora. Dziękuję bardzo jeszcze raz pani. Ostatnia piosenka na zakończenie tytułem Christopher o odkrywaniu własnej drogi w życiu. Yeah.
proszę Państwa, Monika Bejger. Proszę skorzystać z okazji i poprosić dzisiaj o obiektę, bo niedługo może być trudno, żeby się dotknąć. Marek Tomaszewski. Jeszcze raz dziękuję Państwu.